weź tego strajka, daj mu palnik, niech cały dzień tnie rury. Z nim nie mogę. Zobacz, jakiś strajk włoski mi tutaj uprawia na ziemi polskiej. Działajcie. Ja idę. Gdzie ty w ogóle byłeś? Przygotowywałem gaśnicę. Ale co je robisz? Produkowałeś? Musiałem przeczytać instrukcję i w razie godziny W, żeby one nas nie zawiodły tutaj, no nie? Dobra, daj te gaśnice. Proszę. Dobra, ja cię załatwię na tym... Damy mu dzisiaj pociąć. Damy. Dobra, chłopaki, wyjmujemy ten silnik. Powolutku. Dobra. O nie. Jak nie? Gdzie? Tu na tej poduszce trzyma. Obetnę to łapę i nie będziemy się męczyć. No dobra, to spróbuj. Sylwester już był. Gaśnicę mamy? Panowie, no ruchy! Gaście! Dawaj. Dawaj. To jest. Bo się spali. Czekaj. A już się nie czekałem. Odsuńcie się! Obetnę w cholerę i... Jacek, uważaj tam. Jacek. Wyjeżdżaj! Dobra, wyjedź! Dobra, dawaj, ghost! Wyjeżdżaj! Dawaj! Ho, ho, ho! Ja pitole! Strajkować to jest komu, a gasić nie ma. No o co chodzi, panowie, no? Na strajki mu się zebrała, tu nie ma kto robić. Kierownik, nie strajkował, tylko walczył o siebie. Czy ja z Jackiem takie cięcie urządzimy, że byś płakał? Dawaj go na wagę! Dobra. Tylko żebyś go mi nie uszkodził, bo będziesz za niego płacił sam. No nie, dobra. Silnik waży 700 kg. W przeliczeniu na złom jest to 500 zł. Ja go sprzedaję za 2,5 tysiąca, czyli mamy czysty zarobek 2000 zł. Oprócz czystego zarobku Paweł ma na głowie problem ze Zbyszkiem. Na złomowisku pracy spalnikiem nigdy nie brakuje, więc Stalowy postanowił sprostać oczekiwaniom swojego pracownika. Tu na tych treglach będziesz trenował. Dawaj. Dobra, starczy. Co starczy? Tutaj to. No gdzie będę to dalej? Chyba ty wiesz, jakie jest zabezpieczenie. No to ja nie? Wiem chyba. No to no jak nie? Wiesz, to to... Przynajmniej 2-3 metry musi być odsunięte butle od palnika, no. No. No dobra, kierownik. No to ja mogę teraz strajk zawiesić. To zawieszaj. No. Dawaj, Zbysiu, do fajrantu co 20 centymetrów cięcie. Dobra. Miarkę masz? Mam. W oczach. Dobra. Dobra, baw się dobrze! Tak oto Zbyszek postawił na swoim. Ale czy na pewno o to mu chodziło? Wątpliwe. Wielogodzinna gimnastyka z palnikiem w samotności nie brzmi jak szczyt marzeń nawet największego fana złomu.